chcę iść. Już mnie tam wołają, zimno dziś. A chciałem trochę dłużej potrzymać dłoń, czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt? Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz. Łamie mi się serce, pali mi się blód. Błagam, jeszcze nie chcę, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą mój nóż. Przy bramie będę czekał, patrzeć w górę. Chwili dłużej, tu straszny ścisk. Mieliście przyjść później, ja płynę i biorą mnie gdzieś daleko stąd, stąd. A co jeśli ja nie chcę, jeśli zrobię bunt? Innych sobie bierzcie, ja zostanę tu. Czuję twoje serce, nie chcę się przestać tu. Błagam chwilę jeszcze, jeszcze kilka słów. A jeśli już,
Halo, halo, raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Dobra, odpalę już kamerę. Jeszcze przyznam się, 5 minut nie włączyłem. Tak się w piosenkę słuchałem, ale... I zapisałem się na czacie. Padzik, gdzie jest padzik? Czekajcie, mi zadziała, jak odpowiem 5 minut. Powinien. Gubry, wstawaj, zastanaw się. Pamiętajcie, łapy w górę, jazda. Dokładnie, mordo. O to chodzi. Dobra, idę jeść, postaram się wbić jeszcze. Okej, luks. Dzięki, Gubry, że wpadłeś. Rozkręcić atmosferę. Nie, to skontynuuję, nie? Bez zbędnego gadania, jak to się mówi. Tam ludziska w ogóle słychać. Tu niektórzy już napisali, widzę. Ale nie, chyba nie wszyscy jeszcze, nie? Opowiadajcie, jak tam dzionek mija. O, Geralt. O, Geralt. Ty rycerzu. Dobra. Ładnie to wszystko wygląda. Zadania. Poselstwo z Krainy Wina, tylko to nam zostało. Z głównych. To nie zlecimy. Spotka się z rycerzami z Tusson we wsi Debrza. Tusson, siema Dugeor, cześć byku. Ja se gram Silent Hill, mam właśnie iść do sklepu z antykami. O, tam sklep z antykami, co te antyki będziesz sprzedawał, czy jak to wygląda? Ej, ładne to miejsce jest. Coś do zebrania? Chyba nie. Dobra. Więc ulatniam się stąd. No i co, zaczynamy dodatek. Krew i wino. Dobra. Na górę, tak? Nawet nie, chyba tak. Ej, gdzie ja jestem? Nic nie widzę. Zejdę, zaryzykuję. Padam. Co? Gary Gagri, a Gagri Gagri! Gagri Gagri, kto to robił? Ten taki wariat jeden. Nie ma komu sprzedawać, bo miasto jest puste, ale najpewniej znowu będzie koszmarna wersja miasta. A tu jak, to jest online gra, czy ja? Silent Hill. Nie mam pojęcia, szczerze ci powiem. Chyba tu w dół. Tam widać jakieś promienie słońca. Ta pierwsza misja w Krivinie to ze strony rycerzy takie crunch, bez spoilerów oczywiście. Oczywiście crunch. A zaraz sam to ocenię w sumie, przekonam się, nie? Już wnet. Dobra, posujemy tu jakiś teleport znaleźć, szybka podróż najlepiej. Z wsi Tederas. Tederas. Tam do Debrze, okej. Gagri Gagri, to Dawid Jasper, właśnie. Dawid Jasper. Zrób Gagri Gagri. Gagri Gagri Gagri. Jasper, tu przychuj. Smacznego. Natalia, biedna, dopiero z roboty wróciła. Kurczę. Papryki dowalili? Na koniec? A? Nie? A. O! A tu kto? Co wy tu robicie? Porki, a one wybuchają. Pożeracza, okej. Okay. Oki doki. Angul. Dobra, ich też wybijemy. Siema Tymic, cześć. Tak, dobra. Na dwa hity, gul. Oto. Okej. Okay. Idę chawę sprzątana. Na. Dobra. Musimy zaczynać krew i wino. Co jest grane? Teraz będzie gitara. Na górę? Oczywiście, że tu na górę. Kurczę, już tak troszkę myślę o następnej grze. Na streama, szczerze. Ale dobra, dokończymy to. Geralt z Rivi. Ja ma za mój. Siadaj, Wiedźminie. Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac Peyran i Palmerin de Lonfol. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona.
Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Wpakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag, pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z Tusson, a to zobowiązuje. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Okej, jak tam dzień mija? A spoko! W sumie no co, no wstałem o 5:30. Tak, Natalia miała na 9:00, no to wstawa gdzieś o 7:00. No to niestety opuszczałem łóżko, jego należała. Jeszcze sobie smacznie spała. To w pracy szybko zleciało, czy przerwy, bak, coś tam porobiłem. No jestem tutaj. Dobra, co tu dać? Pomogę wam z grasantami, jeśli pozbędziemy się bandytów, zastąpimy ich gorsi. Nie no, pomożemy chyba. Czyli macie zamiar wejść do bandytów, gdy się zjawią i walczyć z nimi. Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień, ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nie raz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy za na zdrowie. Bycie grasantów. To git, ja się dzisiaj źle czuję. Czujesz pustkę? Ojejku. Jaką pustkę? Pojadaj. Jadą! Słyszycie? Chyba wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. O, zatem wyjdźmy ich powitać. Na zdrowie, Mateusz, dokładnie, zdrówko. What? Co on robi? Zdrowie. Co tam pijesz? A ty Leszka, jak ostatnio pamiętam, to Leszka pijesz cały czas, nie? Dalej tak jest? Czy jakieś zmiany nastąpiły, może poważne? Ale słońce rezi. Niegodziwcy! To do nas! Ja, Palmerin de Lunfal, wzywam was do skruchy! Wejrzyjcie w wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? A to ci jasełka! Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia! Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy was. No, dobra. Bardzo to wszystko było zabawne. Pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się. A teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie, czekaj, Zork. Oni tacy pocieszni. Może znają też jakieś sztuczki. Ej, komedianty! A żonglować potraficie? Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. Nie widzę sensu wszystkiego. Dzień mija za dniem. Myślę, że muszę coś zmienić, bo teraz dla mnie wszystko nie ma sensu. A no tak uważasz, no trzeba coś zmienić, bo nie wiem, może jakaś siłka, albo coś, żebyś jakiejś motywacji nabrał, że może jakiś cel w życiu, że robisz to po coś, że wstajesz następnego dnia. Znaczy, że kładąc się wieczorem, myślisz już, żeby się położyć wcześniej, bo musisz mieć jutro siły, bo masz jakiś cel, załóżmy, albo coś w tym stylu. Leszek, dobry browar, nie jest typowym mózgotrzepem, smaczny na letnie popołudnie. No, Leszek, też lubię Leszka, nie powiem, że nie. Razem mam posłuchać Palmerina. Szlachetny Palmerin dał wam szansę, a ja dam wam radę. Zróbcie, jak mówi. To co? Bo macie do czynienia z błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej Tusson.
Oni takich jak wy zjadają w kaszy. Trzech ich jest. Dwóch zakutych w blachy. Wróćmy kiedy indziej. O, już się wydygał. Jakaś ich przysłała. Będzie, że boimy się bab i błazdów. Obraziliście księżną. Niedobrze. Oj, niedobrze. Z niewagi płazem puścić nie możemy. Klnę się na czapie, że zapłacicie za nią własną krwią. Klnę się na czaple? Dawajcie, nikczemnicy! Czapla? Żuraw? Co jest grane? Chłopaki, wy coś... W ZOP? Jakiegoś tego? Pracujecie, czy? Może hobby mają, że lubią zwierzęta. Ptaki. Tu są, za tu są! A teraz ja walczę już za tu są, tak? Dobra, to za tu są! Okej, okay, bandyta. Już jest po tobie, chłopie. Takich jak ty, to tak jak mówił, o kurczę, zjada z kaszą na śniadanie. Patrzcie, tutaj się kasza jadą na śniadanie. Kasza no bardziej na kolację. Dobra, tego to bym akcji zaraz zabrał, ale może być tak. O kurczę. To skurwiel czaruje. To jest piękny tekst. O ty! Zaraz mnie walnę, już mnie walnę. Dobra, nie mam tego, mi... Te kochy, żeby się uleczyć, mógłbym jaskółkę w sumie wypić. Ajajaj. Ten, z kuszą. Bo że raz mnie walnę z kuszy jest po mnie, nie? Okej, okay, kolej. Ten leży. Ej, nie, no złaś z konia, chłopie. No i już mnie walną. Będą jajca jak zaraz padnę. Dobra, tu, hop, hop. Klnięcie się na czaple, to nawiązanie do książek? O, miło się dowiedzieć. Klnąć się na czaple? Ja? Hop, hop. Anga! Za tu są! Za tu są, to mi coś... Aja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 j. Dobra, może by mi się zregenerowało tym akcji. Smyknął. Pach! Tak jest! Dwóch naraz! Ło! Nie! Ten we mnie strzela. Dobra, na miecz mi go popchnął. Ten co ze mną walczy akurat. O, ale to mi się nie podoba. Że mnie tu strzelasz, jak ja walczę z twoim kolegą, a ty mnie w plecy skuszy napierdzielasz. Tak się nie robi. Tak się kolego nie robi. Pa! I skończyłeś marnie. Nice! Dobra. Życie ma tyle sensu, ile sam mu go nadasz. O! Oni boją się was tak samo jak bandyty. 7 złotych. Nie liczcie ja mam, na niech fanfary to mnie nie zabraknie na browara. Nie tu są. Dzięki, Kubon! Dzięki ślicznie, w ogóle jesteś ja, ale fajnie. Nie wiedziałem, że spotkamy się na żywo, jak będziesz u mnie, ale dzięki. Szacun, stary. Wrócimy, przyjacielu. Hej, Małgorzata, hej. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić ci nasze posłanie. Ale mi się miło zrobiło, ja cię kręcę. Dzięki, naprawdę, no to dzięki. Mówcie, co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja... Bo tradycja w Tusą to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych... Pozdrow, no to miłych snów, stary. Nigdy nie słyszano, byś niewinny... Padnę jak skończę swojego, trzymaj się do później. ...wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie. Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc. Jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc! Błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Anna Henrietta. Siema, Adam, cześć. Odpowiesz na jej wezwanie?
Opowiedzcie więcej o tej bestii. Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej bestii. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestię. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Dimi, co się stało? Czemu tak mówisz? Nie wolno tak mówić. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego... Czy może nie, nie wolno, nie wypada. O, tak, źle to powiedziałem też, sorry. Nie wypada tak mówić, wiesz. Przynajmniej publicznie, nie? Tam można w myślach, ale... Za takie słowa można, wiesz, później ten, żałować, nie? Szczerość się patryceni, sam tak mówisz. No, niby tak. No, szczerość tak, ale... Ale nie publicznie, nie? Takie rzeczy można sobie zachować dla siebie, prywatnie, nie? Wiesz, może, że... Nie chcę nic mówić, ale... Ja już i tak mam wyjebane. No wiesz, nie chcę nic mówić, ale za... Wiesz, kilkanaście lat możesz żałować tych słów, naprawdę, nie? To tak tylko, wiesz... Tak, tylko taki tip, nie? Taka informacja, nie? Przyjmuję to zlecenie. Zastanawiam się, czy przyniosę zlecenie, a wypytamy, co za bestia? Siemano Alanis, cześć byku. Skąd pomysł, że bestia włada czarną magią? Pierwsza ofiara zniknęła zza stołu zastawionego do wieczerzy. Biesiadnicy zajęci byli rozmową albo akurat patrzyli w inną stronę. Dopiero po chwili ktoś zwrócił uwagę na otwarte okno. Niebawem na ulicy rozległy się krzyki, bo znaleziono trupa. Z drugim zabitym było podobnie. Siedział zamknięty w pokoju. Po domu kręciła się służba. Posiadłości strzegła straż, ale bestia wywlokła go w jakiś sposób na rynek miejski i tam zabiła. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Nie boimy się stworzeń, przed którymi chroni miecz i pancerz. Tymczasem o bestii nie wiadomo nic poza tym, że jest nieuchwytna. Zabija bez trudu i bez widocznej przyczyny. A, czyli wszystko się obok bestii ugrywa tutaj. Tak, zaknij, że co? Kurwa, ale fajna pogoda. Siedzę na ławce i piję piwo, oglądam ciebie. O, nice. No, tak jest pogoda, trzeba korzystać, nie? Ale ja co ja gadam? Alanis, też się wypijesz, napiję się z tobą. By nie było, że sam, nie? Pijesz piwo. O, dobra. Pienione luksus. Tak miał za stary na bunty jakieś raczej. Heinekena? Co ty gadasz? Ja to samo. Witaj w klubie. Próbowaliście zasadzić się na potwora? Jeszcze to wypytamy, nie? A ktoś próbował już zapolować na te bestie? Błędni rycerze na przykład? Ha! Nie jeden próbował zasadzić się na potwora, ale nigdy nic z tego nie wyszło. Siema, Adrian. Bestia jest sprytna. Unika zasadzek i atakuje znienacka. Jest jak duch. Potrzebny nam publiczny. Doświadczony tropiciel i znawca potworów. Czyli wypisz, wymaluj, ty! I dobrze, trzeba z nimi jakąś współpracę zrobić, nie? Z Heinekenem. Niech dają dwie kraty na streama. Wspomnieliście o turnieju. Wspomnieliście o turnieju. Dlaczego księżna go nie odwołała? Już za późno. Goście przybyli. W szranki stanie kwiat rycerstwa z czterech stron świata, w tym krewniacy cesarza. Bestia może być zagrożeniem nie tylko dla poddanych jaśnie oświeconej. Rozumiem. Jeśli zginąłby zagraniczny arystokrata, wybuchłby skandal. A być może doszłoby nawet do incydentu dyplomatycznego. Co tam, Adriano, u ciebie? Jak dzienek mija? Lusia, skończyłam dzisiaj drugą część Wiedźmina. Gratulacje. Jak? Fajna? Przyjmuję to zlecenie no od razu. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić. Nie.
Po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie. Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy, szukając cię po gościńcach, a czas nagli. Jestem gotowy. Mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są. Do tu są. Do tu są. Jedziemy do tu są. Jaśnie oświeconej Iberionowej. Tylko łokieć boli od poniedziałku, bo stukłem. To co zrobiłeś? Wywróciłeś się? Jakaś miła pani miałaby może ochotę spotkać się na kawę, herbatę? Alanis do wzięcia. Jak coś. Muszę napisać na tym na Discordzie i dać ci rangę, że wolny. Nie? Wolny zawodnik. Wolny strzelec. Witam wszystkich. Witamy panią moderatorkę. Pani moderatorka. Ale tu jest pięknie. Zielono. Tu są kraina wina i miłości. Tak, daj mi rangę. Wolny. Ej, patrz jakie piękne. O ja. No, trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Jest, dodatek do gry. Zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. Znowu na czaple. O! A to co? Zalejce ją. Częstochowa by było. O, Częstochowa. O, ty mi chyba inne strony, nie? To daleko. No piękna, a gra ma ponad 10 lat. Już 10 lat! Jo. Dobra, to kolega tutaj idzie do odstrzału, widzę ten pan duży. Jeszcze go... Ochrona. Przed wiedźmin. Szczel mu skuszy w oko, taki protip jest za to osiągnięcie. O! To go zabije od razu, serio? A, pochodnią! Czekajcie. Jeszcze go trochę cykam. O! Dobra, jeszcze raz, bo spoko. Dostawnie! Ło! Tu muszę celować chyba, nie? Próbujemy? Goliat! Czekajcie, trafię? Bam! Nie. Trafiłem. Tak go nie trafię. O! Bam! Dalej nie. A to cyklop ma chyba oko, czy Goliat? A to nie widzę, żeby on miał oko, wiesz? Celuj! Dobra, celuję. Uuu! No to mnie ładnie zaskoczył pan kolega. Kurczę, no ciężko wycelować niego. Czekajcie, jeszcze dalej odejdę? O nie! To odejść. Dostał? W oko nie! To mnie zaraz zniszczy, coś czuję. Teraz. Dalej mi znikło. No nie, to nie jest w oko. Za księżną. Oni dalej walczą za księżną, ej. Bam. Nie. W ogóle go nie trafię. Fucker. No ładnie kuszę. I... Bam. Nie. O kurczę. Ale mnie balnę. O. Geralt, nie buntuj się z tą kuszą, chłopie. Oni go zaraz zniszczą, coś czuję. Bam! Dalej nie.
Teraz Quen uruchomiłem. Aj, uruchomiłem Quen! Miałem Quen, uruchomiłem ją i wtedy walnął. Witam, witam, ja do statystyk tylko, bo mój ogląda film, więc bardzo będę. Dzięki wielku, że wbijałeś. Tylko zaraz doczytam co ten, tylko mam tutaj bardzo wymagającego przeciwnika. Jeszcze mi Dugeor dał wyzwanie, żeby go walnąć w dziurę w betce. Pam. Nie, no bliżej nie mogę podejść. Czekaj, uruchomię sobie Quen, będę się czuł troszkę pewniej. I spróbuję go teraz. Stąd nie ma szans. Uuu! Ale mi huknął! Trafię go czy... Teraz. Jest! Dostał prosto w oko. Dzięki do Georg za tipa, stary. Dzięki wielkie. Porywanie się na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi om, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora, Dzięki wuj, Birku, dzięki. Wisi strumek, teraz przeczytałem. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Talia, masz pozdrowienia od Alanisa. Nie znam was, panie. Kratki, dzięki. Wyglądacie na rycerza, ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Dziękuję, dobrze sobie radziłeś z olbrzymem. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Można, znam i pewnie. Dobrze ci szło z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W Tusą walczymy głównie z grasantami. Ale tak, Olgiertowi. Że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum. Wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Zdrówko, Alanis, dzięki, że wpadłeś. Inne wyzwanie. A Geralt, miłego oglądania. Pensuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Guillauma i zaprowadzę cię do księżnej. Cyklop, znaczy cyklop, ten. Ciepy mają jedno oko. Mamy trofeum. Goliat. O kurcze, 500 złota miał Goliat przy sobie. Większy czerwony mutagen, jest, w końcu, nareszcie, będzie miał większy damage. Chyba, czy nie. Tu mam większy. Czy nie, tu mam ten, co ma siódemkę chyba, czekajcie, już sprawdzę. Tak, to jest 10, ale zarąbiście. Tu go dam. Tu go dam, a tego dam na dole. O, Bella. 40% ataku więcej mam. Pater, weź, ja będę miał czas jutro, dawaj, normalnie pomożesz mi jutro, to wezmę streama, se zrobię, organizuj mi na Discordzie te wyświetlanie dla mnie, pewnie, tylko że mówię, musisz mi na wcześniej napisać, stary, nie, kiedy będziesz miał czas, bo ostatnio, to mówisz, mieliśmy się spiknąć i napisali, że nie masz, że jednak nie, że nie będziesz miał tego, nie będzie ci przy kompie, to ja już się umówiłem z ziomkiem, wiesz, to, bo tak, no, dość tak szybko zazębia, on się tam, jak się mnie zapytał, czy wiesz, czy będę coś robił. Tak to jakbym, wiesz, wiedział, że się z tobą ugadałem, no to nie jestem taki, że jak się z kimś ugadam, to tak robię, to tak powinno być. A nie wtrącałem się i nie pomagałem Olgiertowi, o. No wiem, bo mi z dupy coś wypadło. No luzik, no to widzisz, nie ma problemu, następnym razem jak napisz mi, kiedy będziesz miał czas, ja jutro stream będzie z widzami chyba, nie? Jak wrócę wcześniej z roboty, to zrobimy. No ciebie raczej powinienem rzucić normalnie, no. Zrobimy streama z widzami, w Lola i w CS-a. To przed streamem ci pomogę ogarnąć, jak chcesz. Nawet mogę ci zrobić tak, że pomogę ci ogarnąć przed streamem i później na streamie będziemy grać razem. To sobie już będziesz streamował ze swojego, nie? Spróbował akurat z CSK. Można coś takiego zrobić, śmiało. Podążaj za Miltonem na miejsce, gdzie znaleziono ciało, dobra. Milton. Pojedziemy galopem, poczytam właśnie. Mutacje i rynsztynek wiedźmiński. W krwi i winie możesz przejść wiedźmińskie mutacje, które odblokują nowe umiejętności. Niedługo spotkasz posłańca, który przyniesie ci interesujący list. Przeczytaj go i prześledź historię profesora
Moreau, o. Aby dowiedzieć się więcej o jego badaniach. Tu są, można znaleźć arcymistrza rzemieślniczego, który jest w stanie ulepszyć rynsztunek wiedźmiński, dodając premię za skompletowane połowy lub całego zestawu. Oj, super. Siema, Xylix, cześć, byku. Jasne, czemu nie? Oj, super. Nie lubiłeś Rogierta, Adrian? Ja jutro nie pogram, bo 7 dni bana mam. O, lipa. A z innego konta? Nie masz innego? Żeby sobie pożyczyć od kolegi chociaż na jeden dzień? Widzę najlepszy dodatek zaczęty. A zaczęty pięknie w tym tu są. Chociaż tu były spekulacje. Dużo widzów pisało, że serce z kamienia jest lepsze, nie? O której live jutro robisz? Nie, to później gdzieś, nie? Do 20? Pasuje? Pisz. Co? Pasuje. No to git. No to o 20 jutro możemy popykać w LoL'a i w CS'a. A teraz padam się uczyć, może zdążę jeszcze dzisiaj wbić. No, trzymaj się. Dzięki, że wpadłeś. Mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Jakość, nie ilość. W serce kamienia były lepsze jakościowo, tak? O, bo ja dopiero będę mógł swoje zdanie ogłosić po tym, jak przejdę to. Na razie to, no, serce z kamienia... Rozpoczęcie, zakończenie i w ogóle mistrzostwo. A odwieziesz mnie gdzieś jak coś? No, pewnie, że cię odwiozę. W tym dodatku chyba nie ma najlepszego zakończenia. No. Dla mnie krew i wino ma fajne poboczne misje, a serce z kamienia fabułę. Czyli warto robić poboczne misje. Ja to i tak robię wszystkie, jakie mam. Znaczy no, nie wszystkie, jakie mam. Gwinta nie robiłem. Zbierasz tylko mniejsze zło. Nie ma nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Dobra, rozejrzyjmy się. Czekajcie, czy Natalia pisze coś, o coś do Patera, siedząc koło niego? Tak, no. Tak zawsze robi. Pisze na czacie. Wie, że najszybciej odpowiem. Odkud te buty? Wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Straż książęca, dobra. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. O! Trupojady, ostrożnie. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Co to? Tak, strasznie. Parszywiec, jakieś nowe potwory. Bardzo mocne. Czyli ten ekipunek będziemy musieli sobie zrobić. Tak, perfekcie. Jak będę pytać, to nie będzie słyszał i nie chcę przeszkadzać. Nie no, to wiatry się nie przeszkadzała to też. Możesz się pytać. Ja myślałem, że tobie tak wygodnie. Co on to robi? On jak wybucha, to takim szczelak. O kurde. No to nieźle. Mam deków jeden, nie wiem czego. Tam jeszcze jest jeden, widzę. Może wypiję sobie jeden, dobra. Gdzie on jest? A tutaj pod ziemią skubaniec siedział. Tylko jadę, zbliżają się. Geralt spokojnie ogląda ciało i gada do siebie. A no! Można również mu te dzwony z uszu ściągnąć? Co on to robi? Pach! Dobra, chyba wybuchnie teraz. Tak, wybuch. Okej, bestia tu są. Szukajmy dalej. Tu nic nie było, tak? A tu? Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Stoicki spokój. Dzwony? No, dzwony są jak fix, nie? Sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Dobra, to? Tylko rupiecie niesione przez rzekę. Szukajmy dalej. Tam mnie kieruje? Chcesz coś? Spójrz na wgłębienie. O. Gwardziści odpłynęli stąd łodzią i to niedawno. Pewnie transportowali wyplątane z sieci ciało. Wow.
Tu? Tu przyczepione były sieci. Skrzynia widzę pod wodą. Hop! Plum. Siatka? Kurczę. Nie przepłynę przez nią. Przepłynął. A i tam jeszcze coś było, tak? Len. O. O, mamy. Jakąś chustę. Dobra, musimy do niego wrócić. Dobra, ja spadam na jakieś 20 minut, będę jak wrócę. Luzik. Spoko, nie go tam. Zapraszamy ponownie. Pewnie należało do arystokracji. Teraz warto dowiedzieć się, gdzie zabrali ciało. On tak się fajnie zaczyna nawet. Poszukiwanie. Co teraz? Ciało rzeczywiście spłynęło z nurtem rzeki i zatrzymało się w sieciach. Wiemy, że gwardziści załadowali je do łodzi i gdzieś zabrali. Musimy ustalić, gdzie trafiło ciało. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Znalazłem chusteczkę z monogramem. Ktoś nas obserwuje? Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawię ci pospólstwu. Hej. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Wspomnienia poruszyłem. Dobrze, Geralt. Porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Są nowe shorty, bo nie patrzyłem? Wczoraj wrzucałem jednego. Jak Wiedźmin stoi, Geraldi. Jest piosenka. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Myślałem, że nie zdążę do A dzisiaj no niestety nie. W samą porę. Bo Natalia wróciła później z pracy, musiałem sobie ugotować żarcie. Chciałem ugotować. Usmażyć mięso do hamburgerów i pokroić wszystko. No i musiałem patrzeć na to mięso, żeby się nie spaliło i bułki, także nie wiem jak zrobić. Ale może dzisiaj porobię. Zależy ile live mi zejdzie. Gdy już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Licznik, który? U księżnej pani, zapomniałem się. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na poufałość. Który licznik? Ten na dole? Co liczy kwotę, czy na górze? A oto Kuroliszek. A to jest ranking miesięczny, Isaac, nie wiesz? Ja też właśnie się, wiesz ile dumałem przed streamem? Co jeszcze, gdy się nie włącza? Dopiero patrzę na datę. Pierwszy ten, czerwiec jest. Dzień dziecka, właśnie wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci, jak są tu jakieś. No w sumie wszyscy jesteśmy dziećmi, nie? Każdy z nas ma rodzica. Także wszystkiego najlepszego dla nas. Nie inaczej, panie Depeirak Peiran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu, waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? No, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Wstałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako, że panu Depeirak Peiran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara,
Mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Jestem Geralt. Milton już mnie przedstawił? Nie, nie będziemy tacy chamscy, przedstawimy się sami. Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem Depeirak Peiran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyrku, patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Bycie dorosłym to kwestia dyskusyjna, mocno filozoficzna, szczególnie jeśli chodzi o tych, którzy dopiero kończą 18. No to, ale to... 18 to jest tylko to, że możesz iść do sklepu, kupić alkohol, zrobić sobie prawo jazdy. To dorosłego z ciebie nie robi. To, że czy jesteś dorosły, to świadczy o tym twoje zachowanie, jak ty się zachowujesz, wiesz, przy ludziach, znaczy no przy ludziach. No ogólnie, jak się cały czas zachowujesz, nie? Nieraz, wiesz, niektórzy mają takie... Jak tak to się mówi na niektórych, że są dorosłymi, a mają dziecięce takie, wiesz, pudrygi jeszcze, nie? Znam gościa, który ma 40 lat, a który zachowuje się jak 5, no. Oj. No to jest, no tak, tak można to powiedzieć, że od zachowania to wszystko zależy, nie? Ale dziećmi jako tako jesteśmy wszyscy. Każdy z nas ma rodzica, każdy z nas jakoś powstał. I jesteśmy wszyscy dziećmi naszych rodziców, także... To jest święto nasze, nie? Każdy, kto jeszcze... Nieważne, to nawet moja mama przecież świętuje, bo jest córką mojej babci. No to też jest dzieckiem jej, nie? Więc dalej, to jest święto. Faktycznie dzisiaj Dzień Dziecka, wszystkiego dobrego. Dziękuję, Lusia. Faktycznie, no. 1 czerwca. Gdzie zabrano ciało ofiary? Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. O. Potem dokładnie, tak, exactly, dokładnie. I zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. Ja jestem dzieckiem naszego ojca szatana? Jakiego szatana? Wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś ja nie skończyłem, Adrian. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być. Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się doigra... Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, że nici z obietnic. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Dzisiaj miałem komisję wojskową i prawie nic się nie zmieniło od czasu, gdy brat na niej był. A dalej jest tak samo, przyjść... Wzrok zbadać, uszy okazać i pójść tak wszędzie. I co dostałeś? Zdolny, a? Do służby? Bestia jest karą bogów? Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz... Niech mówi. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Gloria B? To masz wadę wzroku, czy? Straciliśmy łaskę bogów. Tedy bogowie zesłali na nas dopust. Nie słuchaj tych bredni, Geralt. Wada wzroku, nie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. Tak, byłem, to jeszcze nie miałem wady. Nie wiedziałem, że mam wadę. Ja dopiero okulary mam od niecałego... A gdzie roku? Kiedy ja noszę okulary? Kurczę, nawet nie pamiętam. Co jest? Byłem w tym sklepie z antykami z Cybil i nagle z powrotem w szpitalu jesteś? Oj, ja się nie znam. To jeszcze mówią o bestii. Czy
Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez bogów? O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna jest. Wybredna. Ja noszę okulary, a kategorię A mam? No to, ale to oni chyba tam sprawdzali, wiesz, to, że okulary się nosi, to chyba też nic. To oni tam sprawdzali, jak przeczytasz, i oni ci wystawiali chyba swoją opinię, nie? Coś takiego było, czy majacze coś? Ja już chyba z 8 lat noszę okulary? Kurczę, tu za wcześnie u ciebie wykryli wadę wzroku. Ja na początku nie miałem, nie, od komputera, przyznam szczerze, mi się popsuło. Od komputera i nie wiem czasem, czy nie od jazdy w nocy samochodem, wiecie? Bo coś mi się tak zdaje, że ta jazda w nocy miała dużo do czynienia z moim wzrokiem. I komputer oczywiście. To wszystko, telefon, komputer. Dużo czasu spędzałem na pewno. Od wieku 18 do 24, jak mam teraz, to bardzo dużo siedziałem na komputerze i telefonie. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Adrian od urodzenia, a Dugeor w genach, masz? Wadę? Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. Odcięli pępowinę, od razu okulary. Nie, odcięli pępowinę, tabliczka z tym, oczko przysłonić, ty mów, co widzisz. Adrian mówi, źle, oblane, okulary. Dobra, co oni to śpiewają? Mamy tu, widzę... Mamy tutaj tablicę z misjami pobocznymi, nice. Dobra, już biorę misję pierwsze. Książęcy urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. O, pewnie będzie można dobrze zarobić, dobra. Okej, od razu sobie obczaję te misje. Tu mamy na 35, 37, 46, 38. Udaj się do książącego Kamerariusa, by poznać szczegóły kontraktu. Nie, najpierw tą bestię zrobimy. Najpierw tą bestię. Gość, co się z okularami urodził, nie? Był wyszedł od razu w okularach na nosie. Wtedy powiedzieli, lekarz powiedział, to będzie mądry człowiek. Ej, ale pięknie tu jest. Prawda. A przebiegnę się te 100 metrów, to damy radę. Zadań mi wskoczyło, a zadań? Muszę się pośpieszyć. Pychać walki, tak. Już nie słychać. Paw? To był paw na 100%. To jest. Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Zabiło ich to wszystko? Gardło rozerwane ugryzieniem. Rozstaw szczęki jak u człowieka. Tylko kły dużo dłuższe. Zabity jednym uderzeniem. Kurczę, każe się czołga z tej jest w piwnicy. Jaskini. Piwnica. Rana od pazurów. 5 palców. Rozstaw jak na drobnej dłoni. Masakrę dokonał wampir, ale nie Kinga ani Fleder. To musiała być Bruxa. Ślady małych bosych stóp. Bruxa? Prowadzą do wnętrza piwnicy. Czekaj, ja spotka się z Regisem. Regis to wiem, który to jest ten dziadeczek taki. Akurat to wiem, bo chyba oglądałem u Wagona jeden ten odcinek. Znaczy jeden live jego. Jak właśnie... Rzucony o ścianę z wielką siłą. Z Regisem coś tam kombinował, ale oglądałem go chyba tylko pół godziny. Wtedy dłużej nie dałem rady. Dobra, lecimy. Nie każdy, kto nosi okulary, jest mądry. No, w sumie racja, nie? Dopiero się zacznie przygoda, ale ja mówię, że ty jesteś mądry, Adrian. To ciebie widziałem w gospodzie. Wiem, czym jesteś, ale nie wiem, dlaczego zabiłaś tych ludzi.
Nie chodziło przecież o głód krwi. Nie każdy facet z widłami to Zeus. Tak. Czy jakoś tak to szło. O kurczę. Zakrywamy oczy. Czy tam kurwa Neptun? O właśnie. Mylisz się. Ale cyc? Taki zgrabny. Za mały trochę. Pozory zawsze mylą, Adriano? Nie mogę pozwolić ci odejść. Bruksa! O kurczę, widzę, że jest... Aż mnie jakieś takie piski przeszły przez słuchawki. Dobra, unik. Hop! Sia! Co może być na Bruksę dobre? Widzę, że ja nie trafię teraz. W ogóle. Przez Irdenio muszę bić, nie? Ło! Co to za stwór? Mam nadzieję, że nie uciekniecie mi przez te piski. Nie no, walka będzie dowalona, gwarantuję wam. Cycek, Glicek, kocham je w maju, w tramwaju, kocham je. O, nie, proszę pani. Kurczę, ciężko. Będzie. Owocka sobie zjem. Tu jest, widziano. Sekunda. Sekunda, moi mili. Ciekawe, gdzie to będzie. Muszę sobie poczytać co nieco o tym stworze. Piory, kim? Wampiry, jest, Bruksa. Na co ona jest wrażliwa? Na Irden jest wrażliwa, faktycznie. Dobrze mówiłem. Używaj Irden. O, dzięki, Dugar. Dzięki. Tutaj też będą ciężkie walki z bossami. Ajajajajajaj. W metrze i swetrze, kocham je. Dobra. Okej. Okay. Irden! Chodź, wejdź tu do mojego kółeczka. Pachię. Może sobie kłęd walną. Jeszcze zdążę. Ajajaj. Teraz nie użyłem Birden. Zbroję sobie muszę odnowić z tego co widzę. Zrobię to na szybkości. Tak, okej. Okay. Ale skubana. Teraz muszę jeden walną, tylko w uniku trochę porobić. Nie! Kłęd włączyłem. Jejku, dobra, uleczę się teraz. No, uleczę, jak mnie już zwolnęła. Dobra, Irden. No chodź tu do mnie. Weszła. Nie. Patrzcie, nie wejdzie do mnie skubana. Mam cię. Dobra, kika dostała. Ło! Już niedużo nam zostało, żeby ją pokonać, naprawdę. Hop, hop, hop. Nie. Nie da rady. Błęd. Hop, hop. Dobra, jeszcze raz, dasz radę. Okej, będę musiał jeszcze jedną Irden postawić w takim razie. Ło. Ja do niej podejdę, nie? Hop, o. Ciach, ciach. Dobra, chodź. Podejdź. Bach ją. Jeszcze jeden hit. Dosłownie. Nie, dwa. Lipa. Dobra, podejdź tu, podejdź tu. Hop, mam cię? Nie. Hop, mam ją. Dobra, padła. Tak,
Jest, leży. Dotrzeć do ciała. Polecam zainwestować w lodowego Yarda? No właśnie, bo ja mogę te. Teraz będziemy mogli więcej umiejętności dać, tak jakby chyba, nie? W sensie umiejętności. Tych, rozwijanie postaci, nie? Będziemy mieć więcej okienek. Ktoś mi tak coś mówił. Okej. Okay. Ależ cuchnie. Ależ cuchnie. Napuchnięte od wody. Obie ręce odcięte. Wyciągnął jarę. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Na fujarce będę grał. Spadaj głowę. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Ma coś wypchnięte do gardła. Wypchany monetami. Mieszek. Floreny? Nilfgaardzkie floreny. Z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Hej, korpus. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, niezgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury, ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Bruxa. Jakiś ten... wilkołak, coś ala tego, nie? Jak pazury ostre, jak wiedźmińskie miecze. Chyba, że... z X-Mena. Witam, przyszedł ten Wolf. Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary. Ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. Jak to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła? I wciąż płynie w niej krew. Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. O, no, no. Nie ma dowodów na to, że Syjana wiedziała o wymordowaniu rycerzy w Tuso. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem Syjana. To jest ta księżna, czy... Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruxa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć mieszek wciśnięty w gardło? I dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. Fanka! Siema, Adix! Cześć, byku! Adix, bardzo dobra robota z grafiką. Tu macie wykonawcę, teraz przyszedł grafiki dzisiejszej. Chcecie mu pogratulować, to... Ale nie, no, dobrą robotę chłop zrobił. Tak mnie dzisiaj zaskoczył tą graficzką, że to szok. Miniaturką na dzisiejszy stream. Dobra, uciekam stąd. Uciekaj, Geralt, z tej dziury. Bo już zabiłeś Bruxy. Nie, Bruxa, kurwa, nie Bruxy. Bruxa. Bruxa. Leviosa. Wilgardum, Leviosa. Adrian plus jeden. A ja. Pięć. Stary, plus 5. Adix, gratki za wkomponowanie twarzy. Ta. Nie, za ten. Gratki za dobre wykonanie. Mi się bardzo podobało na tle tej szachownicy. Jeszcze tak. Tak, ten za samą twarzą to co mam? Za siebie zakrutulować jakiego brzydki jak noc? I koc? Co tam się dzieje? Turniej. Tej ładnie tu jest. Lawenda? Dajże lawenda na pewno. Nie ma to tamto. Nie ma to tamto i do przodu, nie? Leczymy sobie mieczyk. Leczymy. Właśnie ten miecz miałem obczaić. Dalia to jest od... Nie, który miecz? Tak, Dalia to był... Czy Iris? Iris. Iris. O kurczę, w trakcie walki broń kumuluje energię, gdy broń zmieni kolor na czerwony. Zebraną energię można wyzwolić za pomocą silnego ataku, ale posiadasz broń traci część żywotności. O, czyli tracę, że to nie jest takie kolorowe. Ten mieczek.
Dobra, ale musimy sobie naprawić. Nasz kochany. Same. 90%. Okej. Okay. Ciekawe, gdzie spotkam tego gościa, co arcymistrzowski będą zrobić ekipunę w ogóle. Ten? Tak, Baron Palmerin Deluth. Dzieciakom opowiada historię. Skubany. Muszę pilnie porozmawiać z księżną. Dzieci, historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetny Palmerinie. A co z historią o Rybigierze i Smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivi, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania olbrzyma Goliata. Walnie. Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Cnota zawsze zwycięża. Zwycięża silniejszy? Nie no, powiemy tak, jak on mówił, nie? No teraz byłem w szpitalu, a teraz znowu jestem w samym Silent Hill, ale teraz zamiast mgły na ulicach jest ciemność. Tak jak w szpitalu i szkole. A to w szkole i szpitalu tam w tej grze jest ciemnica, tak? Najładniejsza ze wszystkich ta grafika. O, widzisz? Lucia nawet doceniła. Tak. Cnota zawsze zwycięża. Ale przecież Czarny Rycerz jest łotrem, a zwycięża. I Rakaś z Castel Dacia. Ze szpadlem jako Gerwant? Był tupiec? Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. Jaśnie oświecona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prowadź. Kto wystąpi na arenie? Nilfgaardzcy gladiatorzy? Jakby absolutna ciemność i krew. Ale niecelnie. Koszmarna wersja miasta. Kto i robi? Walczyć z Szarlejem? Ulupionym przez przywiązane do ogona dzwonki? Co w tym złego? To prezent od cesarza. Co to za stwór? To niebezpieczne. Nie powinieneście się nad nim znęcać? No, w sumie. Nie powinniście dręczyć Szarleja. Ogłupiony spontan. Stanie się pośmiecą. Zabijesz potwora? Ty? Wiedźmin? Ja zabijam potwory, bo zagrażają ludziom. Wy chcecie upokorzyć jednego z nich. Ucieszę gawiedzi. Ktokolwiek będzie walczył z Szarlejem, ta walka nie przyniesie mu rycerskiej chwały. Chodźmy do księżnej. A ciekawe, kto będzie przeciwnikiem. Kto będzie walczył z potworem? Jo, już go poznałeś. Prawda, obiecał, że przyniesie pani swego serca trofeum. Wielka miłość wymaga wielkich poświęceń. Hey Games, siema. Co tam słychać? Ale katujesz wiedźmaka? Chodźmy. No ciekawe, czy wygra. Ten go zje. Wow. Już się zaczęło. Będziemy musieli zaczekać na koniec walki. Gidą go jeszcze. O kurde. Taki pan... pancernik trochę. Dzwonki się wywala. Czarno to widzę. Pokémon, to? Squirtle! O kurde. Dzwonkiem mu walnę.
Charley. O właśnie, Pokémon Charley. On jest easy na drogę ku zakładzie według mnie. Jeszcze nie walczyłem. Dopiero muszę się przekonać. Chyba, że pewnie zaraz Geralt wkroczy do akcji. O kurde. Musimy mu pomóc. O! Kolejna walka, ale właśnie dodatek zaczął już drugi stwór jakiś do pokonania, fajny. Aha, i on tak samo może stracić życie? Musisz być cichy. Czekaj, co jest na niego dobre. Albo nie ma oczu, tak? O kurcze. Wiecie co, jest lipa, bo ja znowu nie mam tych. O koktu. Aha, on jak w takiej pozycji stoi, to ja mu nic nie robię. Dobra. Hop. Dużo HP ma z tego co widzę. Opa! Chyba nic! Co? Dobry gość. Jak to mówią, druga ku zagładzie to kurwa spacerek. Przyszedłem całą w samym ręczniku i z pałką bez używania jaskółki. Tak mówią. Na zdrówko. Pokemony. Tylko go nie dobijaj jak wygrasz. Dobra, od razu grom. Musisz być cicho. On wykrywa nas tylko, gdy nas słyszy. No już mnie walnął. Dobry jest. Ale okej, teraz mu... Ohohoho. Dobra, czyli jak on jest wywrócony, czyli jardem go, ej. Tak? Opa, flery. Dobra, dobra, Quen. To tak nie kozać, bo on jak się zaraz rozpędzi i cię... O, już. Kopał się w ziemię. Co on tu robi? O kurde, dobry agent. Dobra, teraz pod niego podbiję. Pach go raz, dwa, trzy, uciekam. Raz, dwa, trzy, cztery, uciekam. Na plecy mu. Hop. Dobra, mam Quen? Nie mam. Czekaj. Dobra. Okej, okay. Nie, teraz musimy się odsunąć, bo nic nie zrobimy. Przyjacielu mi. Okej, okay, niech on sobie tam skacze. O, opa, dobra, Quen mi ściągnął jak coś. Muszę uważać, ale już jest prawie mój. Krwawienie go zjada, wiecie? Ja mam krwawienie w umiejętnościach także. Leży, okej. Okay. Musisz sprawiać, by przewalał w ściany. No właśnie założyłem do gary, on się wtedy tak odblokowuje. Gardy nie trzymam. Oj, sorki. Geralt z Rivi, mistrz cechu wiedźmińskiego, pokonał Charleya! Spójrzcie, jak z bestii uchodzi życie! Mistrzu Geralcie, czyń swoją powinność. Dokończ dzieła! Oszczędź. Nie mam zamiaru dobijać potwora. Prawem zwycięzcy jest okazać łaskę! Niech żyje Geralt Litościwy! Geralt Litościwy! No, umówmy się panowie, że Wiedźmin do najtrudniejszych gier nie należy w sumie. Tam te zagadki są niektóre trudne, tak jak z panem lusterko była. Tak, gdyby nie wy, to bym próbował kilka razy pewnie, nie? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. Geralt, muszę z tobą pomówić. Vivienne. Później porozmawiacie.
w lazarecie. Geralt, to było wspaniałe. Oszałamiające. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo wam radzi. Jestem zaiste zaszczycony. Zaiste zaszczycony. Zajmijcie się naszym młodym bohaterem raz, raz. My porywamy Geralta na rozmowę. O. Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję. A tu takie wejście. Jeśli chodzi o moje zdanie, zorganizowanie walki z Charleyem było złym pomysłem. Może tego nie będę mówił przy królowej, nie? Wasza miłość, chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Potrzebny nam będzie Damian, który prowadził śledztwo do twojego przybycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go. Powiedz nam, czy przybyłeś sam, czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Julian! Król Julian! Chciałaś się widzieć z Jaskrem, wasza miłość? Nie, to znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak, głęboko żałujemy. Uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. A oto człowiek, który osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damian de la Tour. Damian! Wasza Damian. Miłość, wiedź mnie. Witaj. Witaj. Przykro mi, że Bruxa zabiła żołnierzy gwardii. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary... Wiem już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Corvo Bianco. Czy to była bestia? Nie, to była Bruxa. Taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Kraj się. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Corvo Bianco. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywajmy mu. Okej, będę potrzebował informacji i dostępu do laboratorium. Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Oprócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach, jak rozumiem, z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Damian? Dyskusja na temat zatrudniania Wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. Wynagrodzenie. Many, many. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że Wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? Jakie zasady, Zachmi, konkretnie miałbyś na myśli? Na razie no nie chciałem żadnych zasad wprowadzać, bo żeby zasady wprowadzać, to trzeba mieć widzów dużo. Znaczy no dużo. Takich, wiesz, ja mam samych pewnych widzów, których się sprawdziło, w sensie, no, którzy się sprawdzili. Wiesz, nie odwalają nic na czacie, no to żadnego regulaminu uznałem, że nie potrzeba mi na razie, nie? No ale nie wiem, jak może jakieś propozycje możesz walić śmiało, nie? Tam jak wam się coś nie podoba, możecie coś pisać. Na przykład nie pisać spoilerów. A kurwa, i ty to piszesz? O ty dziadu! Człowiek, który pisze najwięcej spoilerów chyba. Kurwa. Ojaj, Zakmi. No chyba tak. Ale no można by w sumie, nie? Na przykład nie pisać spoilerów, dać regulamin na czacie. Bo to jest w sumie no ogryźliwy temat, nie? Tak, Wiedźmina jeszcze my przeszli z tymi w miarę spoilerami tam od widzów.
Tak następną grę moglibyśmy w ogóle bez spoilerów robić, no. Regulamin bym zrobiłbym regulamin z Natalią, byśmy razem napisali. Że Wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz. Nie zawsze. To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu, zastalibyśmy pewnie zniecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem. Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić cię aktem własności winnicy Corvo Bianco oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. O! Właścicielem winnicy jesteś od teraz. W trakcie łowów przydać się kwatera, jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. Winnicę dostaliśmy! To piękny gest, wasza miłość. Ale czy Corvo Bianco nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż ponura legenda. Dziękuję, wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji. Od Damiena. Damien! Co wiadomo o pierwszej ofierze? Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Crespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę. Ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Crespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe. Bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol straży miejskiej znalazł go na klęczkach opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Wow. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Pazurami, nie bronią. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Zabili kogoś i na klęczące. Tak to wyglądało. Zostawili, ale jajca. Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zmroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Gillac. Po pierwszym zabójstwie na Beauclair padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych miejscowych rzezimieszków. Nawet zwiry boją się bestii? To o czym świadczy? Rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon Dulac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku, ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon Dulac, rycerz, który kilkanaście lat temu był doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby go ośmieszyć. Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczyłbym tego. Dulac prowadził szemrane interesy ze świadkiem przestępczym. Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw niemu. Ciekawostka, za jakiś czas spotkasz Detlafa. Detlaf? Tak, no to taka ciekawostka. Na pewno. Obie ofiary były niemłodymi rycerzami. O. Ale czekajcie, w sumie moglibyśmy sobie wyjaśnić w sumie coś z ciekawostką, a co spoilerem. Spoilerem mogłoby być, no, że wszystko to, co się wydarzy w grze, tak? W fabule. To jest spoilerowanie. Jeżeli ktoś coś napisze, że coś się wydarzy w fabule w przyszłości, to jest spoiler. A ciekawostka,
to jest na temat, załóżmy, uzbrojenia, gdzie dany ekwipunek można znaleźć, w której jaskini, czy do kogo zagadać, żeby zdobyć dany ekwipunek. To jest ciekawostka. Albo na przykład, że Geralt ma 23 blizny, nie? To jest ciekawostka. Ale że za jakiś czas spotkasz Deadlaffa, wampira, który jest odpowiedzialny za morderstwo, to to nie jest ciekawostka za chuj. Nie zgodzę się z tym. To nie jest ciekawostka. Znaczy, no może to jest ciekawostka, ale to jest spoiler... Znaczy, jak rozumując wasze to pisanie, to jest jako spoiler, tak? Jakbym ja miał za pierwsze... Na pierwszy rzut dać odpowiedź, no to, że to jest spoiler, bym powiedział, nie? To był żart. No to ja wiem, że żart, bo ja wiem, kto będzie wampirem. Tylko możemy sobie wyjaśnić, nie? Wiesz, co jest ciekawostką, a co spoilerem, nie? Ja wiem, że żart, bo ja akurat znam, to wiem, kto będzie wampirem. Oglądałem o innych, także... Takiego mała. Dobra, obie ofiary były niemłodymi rycerzami. Czyli dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o trzecim zabitym. Pan Delacroix zwykł mawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest szóstą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet Della liczy krupą. Spać? Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Już? Florenty. Z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. Delacroix lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmatyki. Numizmatyka. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Dokroćset. Oni byli rycerzami, tu są. Może właśnie w tym rzecz. Dziękuję. Z tego, co usłyszałem, wynika, że żaden z nich nie był wzorem cnót. Może na to zwraca uwagę bestia. Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność pięciu cnotom. Nawet jeśli... Jakim cnotom próbują wierność rycerze tu są? Honorowi, mądrości, hojności, waleczności i współczuciu. Współczuciu? Komu ja mam współczuć? A im, że ta bestia wymordowała ich ludzi. Dobra, kto ustanowił kanon cnót. Dlaczego pięć cnót jest tak ważnych dla rycerza? Dziwne pytanie. Wasza miłość wybaczy, jestem cudzoziemcem, który próbuje zrozumieć obce obyczaje. Wybaczamy i wyjaśniamy. Wedle legendy, cnoty do naśladowania wskazała rycerzom pani jeziora. A jak było naprawdę, nie pamięta już nikt. Tu są, wierzymy, że człowiek niskiego urodzenia winien być prostoduszny i posłuszny. Natomiast od rycerzy wymaga się więcej. Mają być zarazem żołnierzami i dworakami, panami i sługami. Dlatego potrzebują wyraźnych wskazówek moralnych. I dlatego pasowanie na rycerza to zaślubiny honoru, mądrości, hojności, waleczności i współczucia. Bestia piętuje upadek obyczajów. Może bestia rzeczywiście piętnuje upadek obyczaju. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Zamiast honoru, pręgierz. Zamiast mądrości, śmieszność. Zamiast hojności, mieszek złota w gardle. Niby się zgadza, ale nie pasuje idealnie. Coś w tym jednak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza te interpretacje, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo czwartej cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac Peyran? Przecież Milton? Milton z Gotika. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć?
Przed laty de Peyrac-Peyran, Crespi, de la Croix, du Lac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Co to znaczy, że tworzyli drużynę rycerską? Że tworzyli drużynę? Tworzyli drużynę? Przyjaźnili się. Byli zaufanymi ludźmi naszego książęcego ojca i wiele razy widzieliśmy, jak ten powierza im szczególnie delikatne zadania. Potem ich drogi się rozeszły. Nie może być mowy o przypadku. To kluczowy trop do rozwiązania zagadki bestii. Dobra. Ja muszę znaleźć Miltona. To z Miltonem porozmawiać. Nasza miłość. Trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila, a on siedzi gdzieś w ukryciu jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. W takim razie każę natychmiast przerwać grę. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Damien, każ przeszukać ogrody. Tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestię do szybszego ataku. Ona taka pani od potworów? Za mną. To moje ogrody i mój rycerz. Ty w sumie dowódca. Nie pozwolę na żadne morderstwo. Nie pod moim pałacem. Konie! Sprowadźcie nam konie! O, wdepła w coś? Rozdarła. O kurcze! To królowa taka z jajem trochę, nie? Geralt se gwizdnie. Po płyteczkę. Moim zdaniem ciemno jest teraz, chyba że klimat się wtapiasz. Ciemno. No do klimatu lepiej, nie? Że zaraz podbije do góry. Tu leda. Ejże! Tu jedwab, uważaj! Ejże! Oddawaj! Chciał spódnicę królowej zawinąć. Ty skurczybyk. O! Szybciej, Geralt! Spinaj konia! Co? Spinaj konia? Ale jaj. Wasza miłość świetnie radzi sobie w siodle. Świetna, świetnie, świetnie. Patrzcie, jak zapierdziela. Skubana. Dobra, postaram się nie zgubić. Ostro w prawo? O kurczę, no. A to prawie jak w tej, no, w Colin McRae. 35 w lewo, skrejt. 40 prawo, ostry. Uważaj, chłopka. Kurczę, przydałoby się do jazdy na płotce takiego nawigatora, żeby tu siedział w bognie. Natalia, no już żeński głos by się przydał, nie? Co wy o tym myślicie, widzowie? Dałby się tutaj taki ten nawigator? To już zeszło? Pośpieszmy się. Piona biegnie. Musimy zejść bliżej. Ej, to zgrabna królowa. Ale biegnie. Dzięki nim dowiedzą się, gdzie ukrył się zając, czyli Dają. Musimy ich szukać. Nie mamy innego wyjścia, ale czas na to, więc złamiemy reguły. Ne. Ta muzyczka. Chodź, tędy będzie szybciej. Pokażę ci, gdzie odbywają się łowy. A potem się rozdzielimy. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę. A ja jaj Feniksa. Tak będzie najszybciej. Złota rybka? Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. A, to taka zabawa. A jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zwabić. Biega o tam, spójrz. Jest. W złotej rybce i w rogu znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy jaja Feniksa.
Wszystko jasne? No to bierzemy się do roboty. Wszystko jasne. Dobra, to biegnę. Stąd jak? Tędy tu w prawo. Widzę, że jest w dół jakaś droga. Hop, skoczysz przez te krzaki? Skoczysz, ty przez sprawny chłopak jesteś. Zapraszam do degustacji Fiorano. Rocznik 1290. Ej, żyjecie? Czy mi się czat zaciął? Ty, Natalia, twoja ostatnia wiadomość jest? Może tu najpierw pójdziemy. Jesteś za streamami w sobotę do 23? Bo tak... O kurczę. 23? Wyzwanie dobre będzie. Znaczy... Może ja... Generalnie, ale o której miałby się zaczynać? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodyczy. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Przepraszam. Kto to ciekawe, jest? Ciekawe, nie? Kusia, no mi też zaciekawiło. Pomyślałem, że czat zaciął tak przez chwilę, bo nic nie było w wiadomości. To działa. Pater, popytałem, że zapomniałem, kiedy wracasz do Polski? Koniec lipca, początek sierpnia. Znaczy, no końcem lipca już będę. Ostatni tydzień lipca. Dajmy na to od 17 do 23? Kusząca propozycja, nie? Czekajcie, gdzie on jest? Tutaj. Gdzie ten jednorożec mi spierdzielił? Używię zbliskie smysły, aby znaleźć piknikowe wiktuały, które zwałbym jednorożca. Wiktuowe. Tutaj coś jest? Może zwabi jednorożca słodyczami? Chcące ciastko, przedmiot fabularny. Masz nowy przedmiot fabularny. A przygotować do użycia umiesz go w odpowiednim miejscu. Dobra. Jak tak można? Skandal! Jakieś pikowane ciastka, tak? Czy mi się to samo już włączyło? Mam. Dobra, idziemy do jednorożca. Użyj ciastka, gdzieś bliżysz się do jednorożca. Nice. Jest. Zaraza. No daj. Ciacho, wyciągnij. Teraz musimy poczekać, aż on stanie w miejscu. Ja wyciągnę. Zaraza. Nie lubi słodyczy. Nie lubi słodyczy. Prawie go miałem. A to jest kurczybik. Ej, mam go przecież! Co jest? Dobra, nic, schowam. Nie lubi słodyczy, kurczybik. Tędę na górę tu? Tak. Na problemy? Wiedźmy. Ja, czy nam się uda w ogóle go... Wyjaźnić. Od 17 do 23 to jest 6-godzinny stream, nie? Ostatnio prawie taki był, 5,5 godziny. W sumie można by... Zimna dziczyzna raczej nie zwabi jednorożca. No zimna dziczyzna raczej nie, a to... Jabłko! To powinno mu smakować. No i kurczę, no jak koniowi, no to tylko jabłko. To jest oskryptowane? W sensie co, ta misja? Zaraza. Kto jest? Puszyłem go chyba. Dobra, teraz tam jabłko. Podejdę. Dobre jabłko. Chodź, masz. Jednorożec. Ici, ici, taś, taś. Mam. Ciekawostka. Polski robotnik przed wojną za zarobione 74 zł mógł kupić prawie 50 kg wołowiny, ale na samochód musiał pracować 6 lat. O kurczę, 50 kg wołowiny za 74 zł. Nice. A, tak już go miałeś, ale nie było opcji go dosiąść czy coś. No właśnie, skryptowanie. Konno będzie szybciej. To znaczy, że jest coś oskryptowane. Co, konno będzie szybciej? Gdzie? Był wystał stawu złotą rybkę. Gdzie konno będzie szybciej? Jak... Tutaj parkour, parkour, hop, hop, hop. Tak, patrzcie. Tędy. Ale te pawy tu śpiewają co chwilę. A tu na lewo? Prosto do... Złota rybka powinna być dobrze widoczna pod wodą. Co to było? Ktoś wskoczył do wody! Można w ten sposób? Ktoś wskoczył do wody, można w ten sposób? Dobra, tu widzę rybki. Tu chyba jest złota nawet. Teraz podpłynę, zobaczę. Nie, cukierek! Kurczę. Myślałem, że złota rybka. Tu? To fifi! To fifi! W wodzie, że się nie rozpuści, nie?
Siema Paterski, siema Roman, cześć. Co tam u ciebie słychać? Fajnie, że biłeś. Może coś czadu żywisz. Ożywisz, sorry. Ej, Bioza? Zatrzymaj się. To ważne. Tak tylko przypominam, jak wam się podoba, możecie zostawić łapkę w górę pod streamem. Oto dar. Racz spojrzeć na nas łaskawym okiem i otworzyć go dla nas. Miesiąc na niebie się odmieni, a ja hutnictwo? Czekałem w mej dziedzinie. Aż przyjdzie śmiałek i przyniesie prawem należną mi daninę. Dawaj tę rybę. Jest i klucz. Kluczyk. Odbił, wziął mu tę rybę. Przegość. Dobra, biegniemy. Nabiegniemy, płyniemy. Jajaj. Dawaj to na shorta. No, zapisz. Czekaj, ja sobie zapiszę. Godzina 46. Zapiszę sobie. 1.46 wyślę na targi wiadomość. Jest się o złotą rybkę. Dobry wariat. 1.46. No i będę montował jutro. Dzisiaj już raczej nie dam rady. Będą zasięgi. No powiem ci, że te shorty zasięgi robią ładne. Można dojść do dużej ilości osób, tylko problemem jest to, jak te osoby zwabić na kanał, w sensie na streama, nie? Jak je zwabić na streama i jak zrobić to tak, żeby zostały. Też chyba, nie wiem, może nie mam tego czegoś, wiesz, co zatrzymuje tak ludzi, nie? Tak od razu na strzała. Może po czasie, wiesz, ktoś się przekona do tego kanału. Ale tak od strzała to ciężko, wiesz. Nie wiesz, kiedy kto wbija, zresztą udawanej osoby nie chce kręcić. Udawanego jakiegoś ego, wiesz, tak jakiegoś aktora grać. Jesteś po prostu sobą. Ten, kto, wiesz, komu się spodoba moja osobowość i w ogóle, no to zostanie tak jak wy. Będzie chciała oglądać, a komu się nie spodoba, no to... Nie mam, nie będę na siłę ściągał kogoś, udawał jakiegoś nie wiadomo kogo. Rozumiesz, nie? Ej, patrz na moją sprawę życiową, wszystko jest popierdzielone, co tam, pisz? Wasza miłość raczy... Nie raczy. Działam w stanie wyższej konieczności. Potem wszystko wyjaśnię. Nie raczy. Ale to wbrew zasadom. Ja tu jestem prawem. O, Geralt, nareszcie! Zdobyłem kluczyk i jedną ze wskazówek. A ja drugą, pokaż. Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Yo, yo, Serito. Chyba ktoś zażył bagienne ziele? Roman, co się nie układa? Może jakoś ci doradzimy tu na czacie. Co tam, Serito, słychać? Opowiadaj. Co robiłeś? Chuj za bardzo pojebany? To nie, no to jak pojebany, to zostaw dla siebie w sumie, nie? Albo na do jakiegoś najlepszego kolegi na priv napisz, może kolega ci coś doradzi. Nad wodą, nie, weź początek ze szmeru oraz klekotania. To już koniec fanfar i koniec klaskania? Weź początek ze szmeru oraz klekotania. To już koniec fanfar i koniec klaskania. Dobra. Szmeru, klekotania, szmer. No klekotanie to kleklenie. Montowałem filmik i byłem na długim spacerku. O, przewietrzyłeś się konkretnie? Szklarnia, jest i Dugeor. Witamy ponownie. Opcja trzecia. Doradzasz? Ciekawostka, nie? Szklarni. Weź na początek szmeru, oskakotania, dołóż koniec fanfaru i koniec klaskania. Jest jaki pizdy to ma być ze szklarni? Szklarni. Bo już tak teraz rozkminiam na tą, na tą zagadką w ogóle, nie? Sorry, zagadka, nie ci co ja pierdzielę. Zagadka, weź początek ze szmeru. No dobra, zaufam ci, nie?
Szy ze szmeru, kl z klekotania, ar z końcówki słowa fan. A słowo mamy dopasać. Nia, dopasować. Słowa klaskania. Klarnia, tak. Szklarnia. Jesteś geniuszem. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie. Widzowie są geniuszem. Zamykane są na kluczek. Taki jak ten ze złotej rybki. Tak, tak. Szklarnia. A wiecie to, że wy wszyscy razem tu w grupie robicie takiego w sumie jednego wielkiego geniusza? Jakby tak wasze porady do wszystkich gier wziął, włożył w jedną osobę? To naprawdę to jest geniusz. Zaczekaj. Dużo wiecie na temat gier. To jeszcze na temat Wiedźmina mieliście okazję się wykazać, a ja nie chcę wiedzieć, co jest na temat innych, takich waszych ulubionych. Tak, Dugar teraz pisze, że Silent Hill ciśnie, szmer, klekotanie, no ale... Ja nie wiedziałem, że to trzeba z tych liter. Myślałem, że to zagadka, wiesz, typu, no... Gdzie to może być? Coś myślałem już z hałasem, nie? Że to jakaś filharmonia, no gdzie? Tak, jesteśmy czatem GPT-3. Taki geniusz, ale na odwrót. Opa. Nie no, geniusz, geniusz. Wszystkich razem do kupy jakby zebrał IQ. No na pewno geniusz. Kurne miasto. Tu jestem. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksę, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Inflacja, Adrian, nie? Wszystko idzie w górę, no to od czasu wojennych ile to jest lat, chłopie, łohoho. Pewnie cukier wtedy kosztował grosze, a teraz kilka złotych, nie? To... Nie mówimy o mnie. Nie mówimy o mnie. Teraz już mówimy. A więc nasłali cię na mnie, tak? Kim oni są? Jacy oni? Wynajęła mnie księżna, bo zacząłeś mordować jej poddanych. A więc to takie proste? Powiedziałbym ci, żebyś przekazał księżnej, że została mi jeszcze tylko jedna ofiara. Nie zdążysz. Co to za... wariat. Bestia. Filter. O kurczę, widzę, że silny jest skubany. Bardzo silny. Dobra, ale trochę uników, nie? Jardę wolne, o kurczę. Okej, muszę poczekać na koń. Ja się boję dowiedzieć nawet, wiecie ile on mnie bije. O, już się dowiedziałem, że przypadek. Dobra, grom wolne. O, oszte pazury. Oszte pazury. Ło. Ej, jest szybki. Nie wiem, że jest szybki, to jeszcze trochę ataku ma. Ja muszę uważać bez tego Quen, bo... O! Bo dlatego właśnie. Ale dekoktu nie mam, oczywiście, pater, brawo! Zamiast się, kurczę, zmedytować... Czemu na niej ukrwawienie nie wchodzi w ogóle? Wyszony owoc? Kurczę, mocny jest. Wiecie?
Yeah! Ale dałem ognia. Rzuciłem yard, wypompowałem się z wytrzymałości. Nie mam teraz na Quen, już mam. Dobra. Nie miałem Quena, wiecie? Wampiry nie krwawią, przynajmniej nie tak jak ja. Patrz na bestię. A, ona krwawi? Geor, wyzywałeś mnie? A, op, op, op. Muszę uważać, bo coś czuję, że jestem na wykończeniu. Tak. Pomogę ci. Załatwię to sam. Regis! Nie. To mój przyjaciel. Ło! Siema, Asar. Cześć. Regis, postać książki, którą się najbardziej utożsamiam? Serii w Wiedźminach na szlaku to połączenie Regisa z Marvinem, z Corin Bertany. Ło! Uwielbiasz Regisa? Regis? Nice. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Wiedźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz teraz, jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałbym mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Okej, no widzę, że znasz się z zabójcą, ale wpadł w ogóle, nie? Uratował nas. Regis oprócz Jaskra i Zoltana był najlepszym przyjacielem Geralta. Z jedynki? Z Wieśka jedynki? Asar, co tam u ciebie? Opowiadaj. Widzę, że znasz się z zabójcą, co sprawdził, sprowadza. Jak się zregenerowałeś? Nie no. Kolej. Widzę, że lokalny, seryjny zabójca się ciebie słucha. Może go przekonasz, żeby przestał mordować. Właśnie w tym celu tu przybyłem. Łatwo nie pójdzie, bo Detlaff potrafi być uparty. Ale jak zapewne pamiętasz, ja też łatwo się nie poddaję. Detlaff! Tak ma na imię. To twój... Ja, Isaac mi! Jesteś przegość, stary, widzę. Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jakby byście to określili, zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. Okej. Okay. Napisałeś, że żartujesz. Na serio napisałeś spoiler, że on zabija te... Gość. Jakie można mieć powody? Skąd ta pewność? Nie wchodzą mnie jego motywacje. To jakie według ciebie ma powody? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. A potem przekonam go, że nie tędy droga. Bardzo w niego wierzysz. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaff je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach.
i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Okej. Okay. Nie, Regis jest z książek, tak jak na przykład Mirwa czy Augolem? O, ja nie znam. Przez Wieśka 1 i 2 Geralt myślał, że Regis nie żyje, bo tak było, ale żeby zrozumieć, musiałbyś przeczytać książki Wiedźmin. Bo to Lucia będzie rozumiała, a Lucia drugą książkę kończy czytać, skończyła już. Jaskier też jest najlepszym, sorry. Też jest najlepszym przyjacielem. Nice. Jednak Adrian wygrałeś, a Isaac mi dał tego, spoilera. Jednak to był spoiler i to strasznie gruby z tego co widzę, bo faktycznie go się nazywał Detlaf. Także nie fajnie kolega zrobił, naprawdę. Pisząc najpierw o tym, żeby wprowadzić regulamin przeciwko spoilerom, a później dając grubego spoilera. Nie szanuje się takiego czegoś, naprawdę. Czemu Detlaf zabił potwora? Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlafa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Vilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaf. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Ciekawe co? Co mogło go aż tak bardzo zdenerwować? Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić? Detlaf nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad stosunków społecznych. Nie pojmuje waszych pokrętnych gierek, nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel, jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaf przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaf nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Mère Lachaise. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. Wow. To jak w ogóle się ulotnął stąd. Odkąd założyłem Flader Breed, czyli klan Fladerów... Wiedźminie! Wampirów. Skoczy pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki nie ma. Co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. O, to. Dajcie spokojnie pracować. Pokierowałem swój gatunek ku wyższej inteligencji. Jako wampir wyższy serii to reprezentuje Fladerów i zakon. Taka ciekawostka. O, miła ciekawostka. Na razie muszę kończyć oglądanie, zaraz jadę na wycieczkę. O, Lucia, o. To miłej wycieczki ci życzymy wszyscy tutaj razem. Baw się dobrze na tej wycieczce. Serit, wampir wyższy, wiekiem niższy. O, ale ważne, że inteligencją wyższy, nie?
Wiek to tylko liczba, tak wcześniej mówiliśmy. Wszystko zależy od zachowania. Dobra, może ja bym się medytował? Co, mogę tu? Mogę, w końcu. Dzięki, proszę cię bardzo, Lucia. Ja w ogóle z 0 HP skończyłem tę walkę. Boję się wyjść. Może ulecie się dekoktem i dam jeszcze raz tę medytację. Jakby na to. Można tak zrobić w sumie. Można tak zrobić. Dobra. Tędy nie. Którędy ja tu wszedłem? Tędy. A tu jest pięknie. Ta woda błękitna. Dobra, idziemy na cmentarz. Na cmentarz, na cmentarz. A w ogóle jak tu mapa wygląda? Krew i wino, zadania. Miejsca, w którym możesz rozpocząć nowe zadanie, w krew i wino oznaczone ikoną wykrzyknika. Dobra, o widzę, że tu mamy jeszcze tą tablicę ogłoszeniową, to sobie wezmę. Jeszcze tu, jeszcze tu, o jeszcze tu. To jest taka duża mapa? Jestem, witam wszystkich, witamy podobnie za mój. Na najtrudniejszym poziomie, jak medytujesz, to ci HP nie regeneruje, dopiero jak eliksiry pijesz, dlatego najlepiej pić eliksiry przed snem. No, tylko właśnie regenerowałem się po to, bo nie miałem. Wiem, żartuję sobie z tego, że pośród Fleddersbryt to Serd jest najmłodszy. To, albo wpierdalać kartofle. No, ziemniaki, najeść się ziemniakami. Co ja zrobiłem? Widzieliście to? Skoczyłem do wody. Wszyscy padły. Dobra, ale się nic nie dzieje. Biegniem. Tararara. Chciałbym wziąć tą tablicę. Tablica będzie tu na górze? Chyba tak. Tędy, tędy, po schodach. Tak, dokładnie. Prosto. Żył kiedyś kot. Wiedźmin Jumper, no. O, inne wierszyki dzieci nawet znają. Już nie, coś tam była. Co? Godzina szósta, panie biorą w usta. Dobry. Co jest? Proszę pana, mam dla pana list. O, jest młody. Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć. Jest i ten list o arcymistrzowskie te. To było wiedźmińskie mutacje. List ma stempel opłacono, spadaj małe. Nie no, dam mu na piwek. Trzymaj. I dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. A jakby co, to polecam się na przyszłość. Porządny młodziak. List przyniósł. Geralt ma żółte włosy. Od tego ray tracingu. Spodziewam się, że jesteś w Tucson nie z powodu festiwalu wina, tylko jakichś ważkich problemów. Żółty. Być może znajdziesz chwilę, by zgłębić pewną sprawę. Otóż natknęłam się na wzmiankę o niejakim profesorze Moreau. Nie, to od królestwa. A nie, to to. Wiedźmińskimi mutacjami. Yennefer? Szczegóły są dość niejasne. Ano? Umiejscowienie laboratorium nieznane. Ale wskazówki są ponoć w dzienniku, który spoczywa razem z profesorem w jego grobowcu. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna. Ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Mam przeczucie, że to może okazać się dla ciebie ważne, więc wysyłam ten list niezwłocznie. Cokolwiek robisz, proszę, uważaj na siebie. Twoja Jen. O, jak słodko. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. Hej, mamy tę mutację. Dzieciak sobie za te 5 koron na nowe życie ułoży, o chłopie. On za to będzie miał 3 paczki maczuk, orężadę, nawet 2 orężady, list od Yennefer. Najdroższy. Co to mam? Wezwanie do księżnej Anny Cherry. A takie ładne. A kurczę, wskazówka. Dużo tu jest tego. Oja Yen. Miło mi. Ciekawe, kiedy te mutacje mogę od razu iść robić, czy jak to wygląda? Może warto sprawdzić coś. Czy zaś tam będę potrzebował mieć 30 tysięcy złota? Zwanie na próby cnotę. Bohater narodowy. A, to z tablicę. Misja? Proszę się rozejść. Prezentacja pomnika została odwołana.
Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie ścierpię. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Co on to robi? Pater narodowy. Ty jesteś ten słynny Wiedźmin, Geralt z Rivii? Chyba mam dla ciebie robotę. Widziałem ogłoszenie. Chodzi o jakiś pomnik? Sprawa jest bardzo delikatnej natury, ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? Opowiadaj. No dalej. Opowiadaj, co z tą rzeźbą. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. A jednak pokażę. No, i co powiesz? Oto i on, nasza duma. Reginald Dobry. Dobry. Nierównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuoz gry na harfie. Oj, piękna za mój, piękna. Wirtuoz, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć... ukradli mu jaja. Zaraz, ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, oczywiście. Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja. Właśnie, w życiu jakbym zaczynał grać Wiedźmina i bym sobie wpuścił do głowy takie coś, że może być misja związana, że będziemy szukać jaj urwanych z posągu, to w życiu bym się kurwa nie spodziewał, że będzie taka misja. To też może być na shorta, dokładnie Isaac mi, dobra rozkmina, 2.12 już zapisuję, 2.12, ale jajca, dosłownie jajca, 2.12. Kurczę, już 2 shoty dzisiaj będę. Otwieram sezon na głaskanie jajec, tak. Kurczę, aż mi okulary zaparowały od tego śmiechu, słuchajcie. Pardon, opa, ciach. Piękne, no. Wykrzyknik głaskanie jajec. Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. O, też jak miał inny kolor włosów, żółty, teraz białe. Dodaj tą komendę w Nightbocie sezonową. Właśnie, ja muszę nad komendami popracować, bo tam dodałem tylko ci komendę. Ale widzę, że jest możliwość więcej, jeszcze tak nie obczajałem tego Nightbota. Ale myślę, że w sobotę rano będę miał czasu troszkę, to wszystko poobczajam. Ustawię wam i wrzucę wam na Discorda, jakie komendy będą dostępne. Na pewno będę chciał zrobić komendę taką, żebyście mogli sprawdzić, ile czasu spędziliście już u mnie na transmisji, nie? Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? Bo już mam taki plan co do tej komendy, wykrzyknik, żeby sprawdzić czas swój. Mam taki plan, że pod koniec roku, znaczy na koniec roku, Sylwestra, będę sprawdzę, kto najwięcej spędził godzin na streamie u mnie. W sumie to jest takie teraz jeszcze niesprawiedliwe, no chyba że dopiero jak, bo już dużo osób miało dużo spędzone, nie, na przykład. No ale ugadamy się tak, że zrobię jak do tej pory, jak to odpalę i będziecie mieli do wygrania jakąś figurkę z Gothica. Tą ręcznie robioną, co wy na to? Fajnie by takie coś się przyjęło? Mi się wydaje, że fajnie, nie? Tylko to jedna osoba wygrała, nie? Chyba, żebym zrobił 3 miejsca i nagrody w stosunku od ceny, bo tam widziałem jedne figurki, były bardzo drogie, załóżmy te z bryłą rudy, co się świeci. 500 zł prawie były, nie? No, a tam były też medaliony po 75. No to załóżmy, że pierwsze miejsce by wygrało właśnie taką figurkę na koniec roku. A
i to bym wsadził do paczki, wysłał, albo jakby ktoś mieszkał niedaleko w Polsce, obok mnie to bym osobiście dostarczył. A na drugie i trzecie miejsce to właśnie albo jakiś medalion i na przykład medalion na trzecie, a na drugie figurka ścierwojada ręcznie robiona, nie? Siema Eksonek, cześć, witam cię. Rozejrzę się tutaj, dobra. Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdziesz. Nie, kto najdłużej oglądał. Losowanie to bez sensu by było. Uważasz za słuszne, ale błagam. Odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Beauclair na nich wisi. Tak samo będziemy zmieniać system losowania w sobotę, wiecie? Ustaliliśmy z Natalią takie coś, że po prostu my, administratorzy i moderatorzy czatu i ja też włącznie, będziemy patrzeć, kto udziela się na czacie i kto ogląda, nie? I z tych osób udzielających się, ja, Natalia z serii The Haku, będziemy wybierać każdą osobę, którą zaobserwujemy, że się udziela, fajnie, mądrze, nie? Nie pisze głupot, czy tam, bo to, znaczy no głupoty też już udzielanie, ale będziemy wybierać te osoby, które się fajnie, miło udzielają i z nich będziemy robić losowanie w kole, co wy na to? Uczestników będzie mniej, bo już nie będzie takiej opcji, że ktoś wbije, wiecie, typowo na losowanie, napisze, że losujemy i będzie losowany, tylko po prostu będziemy zwracać uwagę na to, kto siedzi na czacie, kto się udziela ładnie i z tych osób wybranych przez nas będziemy robić losowanie i nagrody będą takie same. Także mi się wydaje, że będzie wyrównana szansa dla tych starych widzów naszych, którzy mnie cały czas oglądają i nie udało im się na przykład jeszcze wygrać, to będzie to grono zmniejszone, czyli nie bierzesz pod uwagę. nie powiedziałem tak. Bardzo rozsądna opcja, tylko dla aktywnych. Dokładnie, Isaac, no takie coś zrobimy. O, za mój, przepraszam. Ja jeszcze nie mam w głowie tego zakodowanego, że ty moderator. Sorry, byku, ale tak, no i za mój. Wszyscy moderatorzy i administratorzy liczeni właśnie tutaj na naszym czacie. Także takie coś będzie. A na koniec roku zrobimy takie coś, że kto najdłużej oglądał mnie ze statystyk w godzinach przez Nightbota, te statystyki wyciągnę, ten będzie miał okazję wygrać jakąś figurkę ręcznie robioną. Nie wiem, jakie ten kolega będzie wtedy robił, bo on się nazywa Gothic Fanart, nie? Mówi jej, że ci do dupy piszą, czyli mnie pod uwagę nie bierzesz, ale tylko ci, co do dupy piszą, a ty czasem coś napiszesz do dupy, a czasem coś mądrego, nie? Ciekawostkę jakoś, także. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. Uda się. Precyzyjna kastracja. O, tu leży coś na ziemi. Zaschnięta plamka krwi. Czasem? Tak, prowadzę w sobotę takie coś jak będzie komendę. Komendy na Nightbota na czas spędzony na transmisji. Wiesz, każdemu będzie liczyło, ile ktoś oglądał godzin. No i w grudniu, ostatniego dnia grudnia, ja osobiście na żywo sprawdzę. Na żywo tu będziemy sprawdzać, na live'ie. Jak w ogóle, znaczy powinien wypaść, a jak nie to nagram filmik. Kto tam miał najwięcej tych godzinek? Spokojnie, Reginaldzie. No i z tego wybierzemy zwycięzcę, drugie miejsce, trzecie miejsce. Będą trzy nagrody. To tu nic więcej, chyba na dole może. Spokojnie, Reginaldzie. Spokojnie. Spokojnie, Reginaldzie, spokojnie. O, tu coś jest. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza, mocno spryskany wodą kolońską. Płaszcza czy płaszczu się powinno mówić? Prowadzić do złodzieja. Dobra, tędę. Zrobię tę misję od razu. Stół i wino sprzyjają przyjemnej zabawie. Tutaj miecz w powietrzu? Co jest grane? Ale inaczej widać te ślady. Serce mi pęka z nadmiaru piękna. Fajne teksty mają w tym, tu są. Tu są. No, ale co do tej soboty, no to faktycznie dobry pomysł, bo to i Natalia i The Haku wpadli na to. Nakierowali mnie. Stwierdziliśmy w sumie wszyscy, że no będzie to dobra opcja, nie? Kurczę, ja tego śladu nie widzę już. Tu w prawo idzie. Jest strasznie słabo widać przez te tak. Strach się bać. Nie robić zbiegowiska! To jest ta jasność tutaj. A o co się rozchodzi, bo ja dopiero przyszedłem. A
No nic, w sumie tak gość, ciekawostkę podałem, że a bo ten, to się rozeszło w sumie od tego, że Isaac mi napisał o komendach, czy Dugeor. Kurczę, nie pamiętam chłopaki, który to napisał. Chyba tak, któryś z nich na pewno. A ja bo Isaac mi, albo Dugeor, o komendy. Chyba Dugeor. Tak. Nie pomoże im, żeby wprowadzić komendy. No i mi się przypomniało, że właśnie miałem w planach o tym czasie, nie? Co tam się dzieje? Dugeor, no? Dobrze mi się. Gdzie są mi Gracjacy? Co oni tu robili? Halo! Widzę, że przeszkadzam. To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No to potknąłem się, a ona już tam leżała. To nie on. Przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczny. Co? Poczekaj, to nie jest mój mąż. O Boże. Że co? Nie twój mąż? Będzie na dniach egzaktnie głosowanie. I co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezmę straż. To wiecie co? Bo w sumie to Diablo 4 startuje, nie? Lada dzień. Lada dzień startuje Diablo 4 i lada dzień tak samo, nie, 20 którego się ogłoszą CS2 chyba. Ale no ja bym tak preferował coś z fabułą, kurczę, chyba żebyście przegłosowali coś. Znaczy ogólnie głosowanie jakbym już robił, no to gry fabularne, nie coś z fabułą. RPG jakąś, albo coś w tym stylu. Coś się tam wymyśli, widziałem, że dużo daliście tych propozycji, już niektóre obczajałem nawet. Ale tych propozycji jest aż tyle, że trzeba z nich wybrać te najlepsze, nie? Kurde, podoba mi się to, że w to, co robisz, bardzo się starasz i nawet wkładasz te pieniądze. Wiesz, za mój... Dzięki, stary. To hobby, moja nowa pasja, nie? Streamowanie, moja nowa pasja, wiesz, tak? Ludzie mają pasję, mi się wydaje, no to właśnie o to w tym chyba chodzi, żeby tak samo też coś zainwestować, bo nie spotkałem się jeszcze pasjonata motocyklów, który nie kupił motocykla i nie zainwestował pieniądze, ani nie spotkałem się pasjonata motoryzacji, co za darmo dostała auto i za darmo je naprawia, zmienia oleje i za darmo nie dba. Poświęca to czas tak samo, nie? I też pieniądze. Może właśnie Silent Hill, ciekaw jestem, jakby poszło z horrorem, to jest horror. Co? To może być grubo. Ja proponuję cyberpunka, ale nie wiem jak inni. No tam był już, cyberpunk był zaproponowany. No i oczywiście Wiedźmin 1. Właśnie Wiedźmina 1 byśmy zrobili po tej grze. Co ty na to, Dugeor? Żeby po teraz po Wiedźminie 3 zrobić sobie, nie wiem, taką krótszą grę, co by zeszła, nie wiem, 3 tygodnie, może 2 tygodnie. Opierdzielić ją całą na 100% i później właśnie sobie wejść w tego, nie? Wiedźmina 1. Później dwójeczka, znaczy dwójeczka też po jakiejś innej grze, tak z przerwami. Może Dying Light 1 i 2? Nie wiem, musiałbym oglądać tak samo gry, nie? To bym się też fajnie, w co by mi się w sumie może, co było moim klimatem, nie? Horror na pewno by się przyjął, jakby się tu dar. Ale wyobrażacie sobie, jakby to był horror, to Natalia by miała pospane już. Grzecznie trochę. Grzecznie, dziadku. No, ankieta będzie na Discordzie. Bo na YouTube zrobimy społeczności. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie, jak na swój wiek. Oj. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Horrory po czwarce były najlepsze, w sumie. Jak gra będzie miała najwięcej głosów, to w to zagrasz. No taki był plan właśnie. Ankietę zrobić, żebyście głosowali i w to byśmy sobie zagrali. Zresztą, kurczę, no wiecie, te też nie mam tak się zostawiać, że muszę wybrać coś, bo wiem, że zdążymy chyba wszystko zagrać. Jeżeli pasję złapałem na streaming, na komputer, to będziemy grać w te gierki, nie?
Jeszcze zobaczycie, że będzie tak, że będziemy powtarzać najlepsze tytuły. Nie rób ze mnie idioty. Bohater powiadasz? Reginald to nasz bohater narodowy. Rzeczywiście. Skoro jesteś tak jest... świetnie poinformowany, to może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja wszystko wyjaśnię. To... Rosalinda? Wiem, że tam jesteś. Idzie twój gość. Idzie mąż. No nie, jeszcze on. To naprawdę nie jest ludzie. Mam cię, parfum. Serio? On zaryzykował dłużony żołnierza? O, przegość. Silent Hill jest jeden dość krótki. I godzinę. Zaraz. Pomyślimy do głowy. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon. To ty, chłopie. Wracaj do domu. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak będzie lepiej. Ja... Nic tu po mnie. Poszedł. Nie wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dziadka uratował. Dzięki za ratunek. A teraz może porozmawiajmy. Rosalindo... Kochanie, bardzo cię proszę. Zostaw nas sam. No dobrze. Przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz. One naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, już 3 razy. 3 razy? Robi wrażenie. No nie? W moim wieku? To więcej niż przez ostatnie 10 lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? A, pewnie. Już podgłoszę, no? Długo. Eksonek, sorry. Już. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki mi. Znowu. Czuję się młody. Tonek, to podkręć sobie dźwięk. Nie, on napisał, że podgłoś Wiedźmina, bo ciebie za głośno słychać. W sensie, że mój głos przebija Wiedźmina, chociaż tak to powinno funkcjonować. Nie powiem, że nie, ale dobra. Lekko podgłoszę, nie? Teraz? Teraz powinno słychać tak samo, dobrze. Tylko nie wiem, czy mnie muzyka nie będzie zagłaszać. Nie, może nie. Dobra. Nic z tego, muszę je zabrać, te jaja, no pewnie. Dawaj je, skubany 3 razy. Muszę zabrać te jaja. A jakbyś mi je zostawił jeszcze na dzień? Albo 2? No, o góra 3, co? Nic z tego, przykro mi. W sumie dobrze, że w ogóle mogłem z nich skorzystać. Proszę. Oto one. O proszę. Dzięki i powodzenia. Myślę, że bez nich też całkiem nieźle sobie poradzisz. Oddał jaja. Idziemy je odnieść. Dobra, misja zrobiona. Nie pomoże i mazidu, kiedy jest... W streamie się chodzi raczej dla streamera, nie dla gry. No, dokładnie tak samo, nie? Streamera. Niektórzy przychodzą tak typowo na grę. Nie ma też co ukrywać, że wiesz, że jak kogoś nudzi gra i wiesz, sobie woli pójść gdzieś indziej do kogoś poglądać jakąś inną gierkę, no to już też nie ma co na siłę zatrzymać, ale słuszna uwaga do gieru. Tu się przychodzi oglądać streamera, nie? Na streamę. Gry to bardziej tak wideo, nie jakieś tam gameplaye. 30-minutowe z fajnym montażem, coś tego, żeby się miło oglądało. Dobra, na górę. Teraz lepiej, ja tu przychodzę po hajs. Ty kurwa. Dobry agent. Dobra, tu jest ten gość. Jak
Udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Proszę, odzyskałem je. Niech mnie Lebioda uściśnie, to naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. Drobna? Co dostałem? Wpadnij też jutro na uroczyste odsłonięcie i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Niech stracę. Pogłaskać Reginalda będziemy mogli. Ty to w czym to było? Japczan coś mówił, nie? Do jakiegoś do tego młodego. Ty młody! Izak! Chodź, dotknij się Izaka. Młody Izak, chodź, dotknij się Izaka. Dobra, agent. Ej, dobra. Słuchajcie, ludziska. Co gnoju, ja ci dam, zobaczymy jak bomba pierdzielnie. Tak. Okej. Chyba to kończył, wiecie? 5,5 godzinki streama. Kończę ze względu na to, że Natalia by się chciała wyspać. A jak ja się drewno, nic się nie wysypał. Wczoraj się nie wyspała bidulka. Tak samo skończyłem. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Robię F5. Tutaj mógłbym stały zapis robić. Stały zrobić. Dobra, nara jest. Jak mi dzięki, że byłeś, trzymaj się. Konkę tam. Dobra. Escape. Nic, to kończę. Zapraszam was na sobotę w takim razie, nie? Znaczy jutro. Kto chce chętny pograć w CS-a, LOL-a, tak od rana będziemy się na Discordzie ugadywać. A w sobotę co? No w sobotę giveaway, nie? Także zapraszam na giveaway'a stałych widzów. Trzymajcie się wszyscy. To nie jest dzisiaj tak i daj jej spać. Napierdalam pielęgniarki w Silent Hill. Uuu. Grubo. Dobra, nic. Dzięki, Dugajor, no, że też byłeś. Trzymaj się, byku. Na razie, ludziska. Pa, pa.